Zaledwie 24-godzinna przerwa między jednym występem a drugim to rzadkość na tym poziomie rozgrywek. Chcieli jednak tego sami koszykarze oraz działacze wrocławskiego Śląska. Do ich prośby przychylił się klub z Koszalina. Jest to dla nas korzystne rozwiązanie, bo ze względu na to, że do Koszalina jest bardzo daleko, my jako drużyna możemy skoncentrować się na tym, żeby jak najlepiej przygotować się do bardzo ważnego dla nas meczu o 4 punkty. A nie musimy koncentrować się na tym, żeby przemieszczać się z Wrocławia do Koszalina, gdzie jest naprawdę kawałek. Wrocławianie obecnie zajmują 6. miejsce w tabeli. Akademicy z Koszalina sklasyfikowani są 3 pozycje niżej. Nie będziemy nikogo oszukiwać, że w piątkowo-sobotnim dwumeczu priorytetem dla nas jest spotkanie ligowe, mówi menedżer WKS-u. To będzie kolejny mecz w naszym wykonaniu o przysłowiowe 4 punkty. Jeden z Radomiem przegraliśmy. Teraz nie możemy sobie na to pozwolić. I chcemy odrobić tą właśnie przegraną w Radomiu. Wygrywając z Czarnymi albo z Turowem, odrobiliśmy przegraną w Kołobrzegu, która nie powinna się zdarzyć. Teraz nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przegrać z AZS-em Koszalin, czy drużyną, która prawdopodobnie, tak jak my, będzie się biła w tym końcowym momencie sezonu o 6, a to jest cel nadrzędny. W spotkaniach w Koszalinie w ekipie Śląska zagra środkowy Paul Miller. Amerykanin zadebiutował w niedawnym meczu Wrocławian w Sopocie. Mimo że na parkiet wyszedł prawie prosto z samolotu, zagrał przyzwoicie, zdobywając w krótkim czasie 4 punkty i notując tyle samo zbiórek. Do tego spotkania z AZS-em i do ligowego, i do pucharowego powinien być przygotowany zdecydowanie lepiej. Po pierwsze, już ma tydzień aklimatyzacji za sobą. A po drugie, zaczął być w treningu i to widać. Z jednostki treningowej na jednostkę treningową prezentuje się coraz lepiej. No i to jest zawodnik, który może nam dostarczać kilkanaście punktów i nawet kilkanaście zbiórek co mecz. Jest bardzo silnym fizycznie zawodnikiem, jest wysoki, jest urodzonym podkoszowym, do tego ma bardzo dobry rzut z półdystansu, nie boi się rzucać z dystansu. No mamy nadzieję, że to będzie w końcu takie uzupełnienie składu, na które czekaliśmy tutaj od kilku miesięcy. Stawką sobotniego spotkania AZS-u ze Śląskiem będzie awans do drugiej rundy rozgrywek Intermarché Basket Cup. W pierwszym meczu wrocławianie pokonali w hali Orbita koszalińskich akademików różnicą 5 punktów. To zbyt mała zaliczka, by zespół WKS-u mógł się czuć pewnie w rewanżu. Mam nadzieję, że wystarczy. Jako z drużyna chcemy zajść jak najdalej w Pucharze Polski. Także obydwa mecze są dla nas tak samo ważne, a myślałem, już jesteśmy przy pierwszym meczu w Koszalinie. Mecze Śląska w Koszalinie dziś o 19 i jutro o godzinie 18. Do końca roku zespół Milivoje Lazicza rozegra jeszcze jedno spotkanie. 30 grudnia wrocławianie w pierwszym meczu rundy rewanżowej Ekstraklasy zmierzą się na wyjeździe z Anwilem Włocławek. Ostatnie w tym roku spotkania o punkty rozegrają drugoligowi koszykarze z Wrocławia. W 12 kolejce zarówno Śląsk, jak i zespół GIM Basketu wystąpią przed własną publicznością. Jako pierwsi rundę rewanżową rozgrywek rozpoczną młodzi podopieczni Roberta Kościuka. GIM Basket w sobotę podejmie AZS Politechnika Częstochowa. Goście spod Jasnej Góry, których jednym z liderów jest były gracz Śląska Marcin Bluma, są faworytami, choć w tabeli wyprzedzają wrocławian tylko o punkt. Ambitni gracze GIM Basketu, którzy niedawno świętowali pierwsze zwycięstwo w sezonie, z pewnością jednak tanio skóry nie sprzedadzą. Mecz GIM Basketu z Częstochowską Politechniką w sobotę 21 grudnia o 19 w hali przy ulicy Wojciecha Zbrudzewa. Dzień później koszykarze drugoligowego Śląska podejmą Pogoń Prudnik. Zespół z Opolszczyzny to solidny ligowiec, ale od wielu sezonów groźny, przede wszystkim we własnej specyficznej hali. Na wyjazdach Pogoń radzi sobie znacznie gorzej. Będą chcieli to wykorzystać wrocławianie, którzy odczuwają spory niedosyt po ostatniej porażce u siebie z AZS-em Katowice. Po raz pierwszy od 2 lat w Kosynierce wystąpi były gracz Śląska Wojciech Leszczyński, który w tym sezonie broni barw zespołu z Prudnika. Starcie koszykarzy WKS-u z Pogonią w niedzielę 22 grudnia o godzinie 18 w hali Przymieszczańskiej. W sobotę w hali wielofunkcyjnej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu już po raz 26 rozegrany zostanie świąteczny turniej szóstek piłkarskich o puchar rektora AWF. W turnieju weźmie udział 8 zespołów. W ich składach nie zabraknie zawodników znanych z ligowych boisk. Swój udział w zawodach awizowały bowiem m.in. drużyny Old Boyów Śląska i Ślęzy Wrocław. Na boisku będzie można zobaczyć ponadto przedstawicieli świata polityki, biznesu, wielkiego i małego sportu, których połączyła miłość do futbolu. W pierwszej fazie turnieju drużyny grać będą systemem każdy z każdym. Do finału awansują po 2 najlepsze zespoły z każdej z grup. Początek piłkarskich zmagań o puchar rektora wrocławskiej AWF w sobotę o 10 w hali przy Paderewskiego.
Na drugi już maraton squasha zaprasza Centrum Redeco. Zawody stanowią ciekawe połączenie squashowej rywalizacji i zabawy. Uczestnicy rywalizują systemem każdy z każdym, ale o zwycięstwie decyduje tylko jeden set. Przedświąteczna niedziela to idealny moment, żeby przez kilka godzin spalić sporą dawkę kalorii i nie przejmować się później ilością wigilijnych przysmaków. W turnieju mogą wziąć udział gracze na wszystkich poziomach zaawansowania. Na zwycięzcę czeka puchar. Wśród pozostałych uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. Piątek to ostatni dzień zapisów. Maraton squasha w Centrum Redeco przy Rogowskiej wystartuje w niedzielę 22 grudnia o godzinie 13. Zdobywane na drugoligowych parkietach doświadczenie zaczyna procentować w ogólnopolskich rozgrywkach młodzieżowych. Na razie w skali makroregionu. Drużyna UKS Gimbasket pewnie pokonała na wyjeździe w derbowej potyczce Sudety Jelenia Góra 82-59, pieczętując tym samym awans do półfinału Mistrzostw Polski Juniorów Starszych. Pierwsza połowa spotkania nie zapowiadała tak efektownego zwycięstwa wrocławian. Rywale z Jeleniej Góry długo kontrolowali przebieg meczu. W trzeciej i czwartej kwarcie zawodnicy Gimbasketu poprawili jednak znacznie obronę. Agresywna defensywa oraz skuteczne kontrataki pozwoliły podopiecznym Roberta Kościuka odnieść bardzo ważne wyjazdowe zwycięstwo. Aż czterech graczy gości uzyskało dwucyfrowy wynik punktowy. Najwięcej dla zwycięzców zdobyli Maciej Krówczyński 22 oraz Maciej Kościuk 19 punktów. Ostatni mecz w tej fazie rozgrywek, którego stawką będzie pierwsze miejsce w lidze juniorów, koszykarze Gimbasketu rozegrają 8 stycznia. Wrocławianie podejmą drużynę za Stalu Zielona Góra. Cykl bezpłatnych zawodów dla sportowców amatorów z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wśród 21 dyscyplin rekordy frekwencji bije przede wszystkim siatkówka. W tym roku w zawodach uczestniczyły 64 ekipy, 16 drużyn żeńskich, pozostałe męskie walczące w trzech ligach. No i oczywiście nam się bardzo marzy, żeby w przyszłym roku była jeszcze jedna liga żeńska. Wszystko idzie w dobrym kierunku, także mam nadzieję, że w 2014 roku wystartują dwie ligi żeńskie. Zapraszamy bardzo gorąco wszystkie panie, które kochają ten sport. Uczestnicy 21 edycji OMW nie bali się także rywalizacji w innych, czasem znacznie mniej popularnych dyscyplinach. Dużym zainteresowaniem również cieszyły się zawody frisbee. W tych zawodach wzięło udział 40 ekip. W naszym gronie było bardzo dużo szachistów, ponad 1000 osób. W badmintona grało około 900 osób. No i w biegach, oczywiście biegi się nam bardzo, bardzo rozrosły i w związku z tym było bardzo dużo uczestników, około 4000. Frekwencyjny rekord to niewątpliwy sukces, ale organizatorom otwartych mistrzostw Wrocławia przytrafiały się także wpadki. Szczególnie jedna boli nowego dyrektora cyklu. Likwidacja jednych zawodów na Smoczych Łodziach, które się nie odbyły i tak naprawdę na dwa dni przed zawodami wycofał się organizator z organizacji tych zawodów. To była ta rzecz, którą można powiedzieć najgorsza, ponieważ ona najbardziej dotknęła zawodników i nie będziemy dopuszczać do takich sytuacji. W kolejnej edycji OMW organizatorzy chcieliby zwiększyć liczbę uczestników do 40 tysięcy osób. Sportowców amatorów mają przyciągnąć m.in. dwie nowe dyscypliny, które pojawią się w programie cyklu. To kręgle i squash. To jest też taki troszkę wybieg pod World Games 2017, żeby ci ludzie, którzy de facto będą się utożsamiać z tą dyscypliną, a squash i kręgle pokazują, że Wrocław chce w te dyscypliny grać, bo te ośrodki się rozwijają i to bardzo prężnie. Więc te nowe dyscypliny, które zastąpią 11-osobową piłkę nożną i brycz sportowy, dlatego że budżet nam się nie powiększa i musimy coś za coś, 21 dyscyplin, żeby utrzymać, więc musieliśmy coś zmienić. 22 edycja otwartych mistrzostw Wrocławia wystartuje już tradycyjnie w połowie stycznia.